Jakie samochody będą dodawane w najbliższych tygodniach do GTA Online i ile będą kosztować? Prezentację i test zobaczycie w tym odcinku. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym materiale na kanale, w którym zaprezentuję wam 10 ukrytych pojazdów w plikach gry, które będą dodawane w najbliższym czasie do GTA Online. Przy okazji część z tych samochodów porównamy sobie do tych topowych. Zaczniemy może od Jestera Classic, bo wydaje mi się być najciekawszy z tej całej dziesiątki. Pierwszym moim zaskoczeniem była klasa pojazdu, bo jest to klasyk sportowy, a początkowo obstawiałem klasę sportową. No i w tej klasie nowy Jester zwojuje i to bardzo dużo. Teraz widzicie porównanie do Turismo Classic, który jak na tą chwilę ma status najlepszego samochodu w tej klasie. No ale w teście Jester nie miał problemu z pokonaniem rywala. Jester po dodaniu będzie najszybszym sportowym klasykiem, z najlepszym przyspieszeniem i zrywem na starcie. No i do tego też całkiem przyjemnie się go prowadzi, porównywalnie dobrze tak jak Turismo, więc będzie to samochód, którego warto będzie kupić, no a zwłaszcza za taką cenę, jaką widzicie na dole. Kolejny jest Tesseract, który należy do klasy super samochodów i będzie to nowy, najdroższy samochód w grze, a jak najdroższy, no to będzie się od niego dużo wymagało. No i można powiedzieć, że nas nie zawiedzie, bo będzie miał najlepszą prędkość maksymalną w klasie, co tym bardziej wydaje się być dziwne, no bo Tesseract jest elektrykiem, a zazwyczaj elektryki w GTA 5 były strasznie wolne. W tym przypadku jest troszeczkę odwrotnie. Jedynie na minus można zaliczyć przyspieszenie tego samochodu, no bo nie jest ona do końca dobre. No i poza tym prędkość maksymalna, która jest mimo wszystko najlepsza, to jest długo rozwijana, co widzicie teraz na teście. Proto na lotnisku tutaj wygrało z Tesseractem, ale ten już proto doganiał tam pod koniec. No i też fajną zaletą są świecące felgi w kolorze dodatkowym, co najlepiej widać w ciemnościach. Jest to rzecz, której na razie nie posiada żaden samochód. Kolejny jest Dominator, który jednak będzie w klasie muscle, a nie w klasie sportowej. Samochód z bardzo ładnym designem, ale niestety osiągi będą bardzo przeciętne. Yosemite zjada bez problemu Dominatora przy prędkościach maksymalnych, co teraz widzicie na ekranie. Jakby tego było mało, no to stary Dominator też się okazuje być szybszym od tego nowego. No i to może wielu graczy rozczarować. W nowej wersji dostajemy jedynie lepsze przyspieszenie i lepsze prowadzenie i całkiem przyzwoity tuning. Podobnie rozczarowujący jest drugi samochód Muscle, czyli Ellie. Posiada klasyczny wygląd i innemu graczu może się bardzo spodobać, jednak z osiągu samochód nic nie oferuje. Posiada przeciętną prędkość maksymalną, przeciętne przyspieszenie, no i prowadzenie typowe dla większości samochodów z tej klasy. Przydatność ale jego duża niestety nie będzie, samochód jest raczej do zabawy, zlotów i w tym podobnych rzeczy. Wracając do super samochodów, to dostaniemy kolejnego Overflooda, a jest to Tyrant. Samochód z bardzo ładnym designem, w mojej opinii jeden z ładniejszych super samochodów. Jest bardzo przyczepny, co jest typowe dla tej marki, ale jednak zalety na tym niestety kończymy. Samochód z osiągów nie prezentuje nic nadzwyczajnego, co widzicie teraz na ekranie w teście. No i do tego cena też może być odstraszająca. Kolejny samochód należy do klasy sportowej, jest to Flash GT, jest to chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych samochodów z tego zestawienia, z bardzo fajnym designem. Największym plusem jest zryw, napęd na 4 koła i przyspieszenie. Tuning też może się wydawać ciekawą rzeczą w przypadku tego samochodu. Jednak jak spojrzymy na osiągi, to są one bardzo odstające od topowego w tej klasie Pariacha. Flash GT wydaje się być bardziej rajdowy, więc raczej lepiej spisywać się będzie na takich właśnie wyścigach. Kolejny jest Lamdati Micheli GT i jest to nowy klasyk sportowy i tutaj jego przydatność też nie będzie jakaś duża. Do tego cena, którą widzicie na dole, też może być odstraszająca, raczej należy do średniaków. Ósmym pojazdem jest Czeburek i tutaj sprawa jest podobna jak w przypadku poprzedniego samochodu. Poza dobrym tuningiem wielu tutaj zalet nie znajdziemy.
Osiągi są bardzo przeciętne i raczej to jest kolejny samochód, który bardziej może spasować kolekcjonerom. Jednak cena w porównaniu do poprzednika jest bardziej przystępna. Dziewiąty pojazd to stary Mini Cooper i jest to nowy kompakt w grze, czyli mamy nowy samochód w klasie, w której dawno nie było żadnych nowości i samo już to jest dużym plusem. Samochód klasyczny, więc podoba się osobom, które gustują tego typu pojazda. Jeżeli chodzi o osiągi, to są one bardzo słabe. Na ekranie widzicie porównanie do topowego Brioso i Brioso radzi sobie z nowym Isim bez problemu. Jeszcze z zalet EC Classic może posiadać też całkiem fajny tuning. Przedostatni pojazd w tym zestawieniu, ale ostatni samochód to Caracara i jest to jedyny samochód terenowy, który zostanie dodany w najbliższym czasie i jedyny pojazd bojowy lądowy. Jest to też drugi pick-up w grze z wieżyczką na pacy zaraz po Technicalu. Caracara będzie też wykorzystywana w nowym trybie, który pojawi się niedługo, w którym będziemy musieli się ścigać tym samochodem. W czasie, kiedy to nasz kolega, który będzie strzelcem, będzie miał za zadanie strzelać do tarcz i zdobywać dodatkowe punkty. Jeżeli chodzi o osiągi, to są one bardzo przeciętne, co teraz widzicie na ekranie. Caracara porównuje tutaj do Camacho, które okazuje się być o wiele lepsze. Ostatni pojazd i jedyny pojazd powietrzny, który zostanie dodany, to Sea Sparrow i jest to pierwszy śmigłowiec w GTA Online, który będzie miał możliwość lądowania i startu na wodzie. Posiada lekką konstrukcję, dzięki czemu będzie szybki, ale niestety nie będzie zwrotny, co raczej utrudnia też sama konstrukcja. Konkretnie ta, która pozwala lądować mu na wodzie. Dodatkowym plusem jest to, że będzie możliwość jego uzbrojenia w rakiety namierzające, co jest fajną sprawą i będzie też możliwość tuningowania go wizualnie. Jeżeli chcecie poznać kolejność dodawania tych wszystkich samochodów do gry, no to tam na dole w opisie macie link do postu na grupie, w którym są screeny ze sklepów w grze już z perspektywy czasu, kiedy te wszystkie pojazdy będą dodane. No więc dzięki temu można tak mniej więcej określić kolejność dodawania tych samochodów. No tylko pamiętajcie, że żeby wysiedlić zawartość tego postu, no to musicie być członkiem naszej grupy. Grupa nazywa się Winiacze, jak kogoś tam nie ma, no to na nią zapraszamy. Myślę, że nie będzie problem ze znalezieniem tej naszej grupy na Facebooku. No a w tym materiale to już tyle, jeżeli wam się podobał, to zachęcam was do pozostawienia łapeczki w górę. Też zachęcam do zostawienia subika tam na dole, jeżeli nie chcecie przegapić innych materiałów z tego kanału. No a my widzimy się w kolejnym materiale, także do zobaczenia wszystkim, cześć!